ty wracasz na ring po rocznej przerwie, po ponadrocznej przerwie na ring wróci niebawem Artur Szpilka. Jak ty postrzegasz jego karierę i postępy, które zrobił po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych na podstawie jego walki z Wilderem? No już sprzed roku, ale jednak ostatniej. No ta walka dla Artura do momentu dramatycznego dla Artura wyglądała dobrze. Nie powiem, że wygrywał ten pojedynek, jak niektórzy twierdzą, ale też niektórzy mówili, że ten pojedynek może trwać bardzo krótko. A do momentu przerwania tego pojedynku radził sobie całkiem nieźle. Uważam, że inaczej. Ja osobiście widziałem to tak, że Szpilka nie boksował na swoim poziomie. Że jednak to, co by nie robił, musiał się przystosowywać do Wildera i radził sobie dobrze, ale te wszystkie ruchy, przedruchy, chodzenie, praca na nóg, chodzenie do boku lewego bądź prawego powodowało, że tracił bardzo dużo energii. Natomiast Wilder był jak saper. Czekał, namierzał i nie męczył się, więc jakby tą przewagę mentalną miał Wilder. I to, że to się tak stało, można było już od połowy pojedynku to przewidzieć, bo jednak Wilder dysponuje potężnym uderzeniem, a Artur już poza półmetkiem z rundy na rundę był coraz słabszy. Ale statystyki ciosów po całej walce mimo wszystko pozostały wyrównane. Tak, tak, to nie ulega wątpliwości, tak jak wcześniej powiedziałem, że radził sobie nadspodziewanie dobrze. Z Arturem Szpilką też mieliście jakiś konflikt, jakieś medialne przepychanki kilka lat temu, no a teraz też znowu się zmieniło. Nie wiem, czy to Artur dojrzał, czy... Bo ty zawsze byłeś spokojny. Może Artur dojrzał rok temu, podobno na piwie razem byliście. Byliśmy, tak. Byliśmy w jednym z wrocławskich restauracji. Spędziliśmy kilka godzin w bardzo przyjaznej atmosferze. Jak kilka godzin, to rozumiem, że tych piw też było sporo. Nie więcej niż trzy. Okay. Więc być może tak. Jedni rozwijają się szybciej, drudzy wolniej. Jedni mają młodzieńczy temperament, drudzy go nie mają. Trudno mi jest powiedzieć. Natomiast spotkaliśmy się, powymienialiśmy swoje spostrzeżenia na potencjalne nasze walki w przyszłości, z kim. Kto uważa, jakie ma szanse, i atmosfera była bardzo przyjazna. No z Diablo Włodarczykiem obaj bardzo chcecie walczyć. I ty, i Artur. Ma branie na polskim rynku bokserskim, no. Krzysztof. Ty myślisz, że jest taki przystojny? Nie w moim typie na pewno. W moim jest. Tylko ja bym go, wiesz, chciał wyrwać w inny sposób. Chciałbym zobaczyć, kto poznał lepiej rzemiosło bokserskie. Bardzo ładnie to ubrałeś w słowa. A powiedz mi w takim razie, bo mówiliśmy o Wilderze, teraz mówiło się głośno o tym, że wielką szansę na walkę z Deontayem Wilderem miał Wawrzyk, Andrzej Wawrzyk. No ale informacja szokująca, został złapany na dopingu, na stosowaniu środków dopingujących. Sam oczywiście się nie przyznaje, mówi, że to zanieczyszczone odżywki. Jak ty postrzegasz całą tą sytuację? No mi trudno jest oceniać tutaj Andrzeja tą sytuację, bo jednak nie jestem ani blisko tej sytuacji, ani w jakikolwiek sposób upoważniony tutaj do jakiejś deklaracji. No sytuacja na pewno trudna dla samego Andrzeja, jak i również dla całego polskiego pięściarstwa. Na pewno to nie działa na promocję boksu, tylko to są krzywdzące sport sytuacje. Jeśli faktycznie nieświadomie wziął, no to straszna rzecz. Dla niego osobiście to jest na pewno sytuacja, z której będzie mu się trudno znaleźć racjonalne rozwiązanie, wyjście. No tak, no dramat życiowy, szansa życiowa, tak, przechodzi szansa koło nosa. Również milion dolarów, który miał dostać razem. No ja najbardziej myślę o tym milionie dolarów. No zdecydowanie. Dlatego słyszałeś, że my z trenerem Gmitrukiem od razu mówiliśmy, że zastępujemy. Widziałem te wypowiedzi. Za milion dolarów na stole to ja mogę zaboksować z Wilderem,
I jeszcze z kim? Jeszcze z Joshua. Jednocześnie nawet. Myślę, że na lekarza by wystarczyło i na rehabilitację. No nie jestem pewien, czy by wystarczyło, ale na pewno jest to odważna deklaracja. Jak zapobiegać takim sytuacjom? Co należy robić? Trener Andrzej Gmitruk twierdzi, że wyrywkowe kontrole antydopingowe wśród bokserów, wśród pięściarzy, z którymi grupy pomotorskie podpisują kontrakty, to byłaby skuteczna metoda. Jak ty się na to zapatrujesz? Jak to wyglądało w Niemczech w czasie, kiedy miałeś kontrakt z Auerlandem? No ja właśnie się tutaj odniosę do właśnie tej sytuacji, jaka była i jest nadal w Niemczech. Że tam nad czystością zawodników kontrolę sprawuje telewizja i promotor. Telewizja, że zależy jej na to, by ich, powiedzmy tam, sportowy bohater nie ciągnął za sobą takich negatywnych emocji. Natomiast promotor musiał uważać dlatego, bo miał zapis w kontrakcie z telewizją, że jeśli jego zawodnik, przez niego promowany, zostanie złapany na dopingu, to telewizja ma mu prawo wypowiedzieć umowę. A tam umowy były naprawdę na duże sumy, więc nikomu się to nie opłacało. De facto jeden pięściarz, powiedzmy, stosuje sterydy i nagle cała grupa bokserska zostaje odcięta od telewizji zupełnie. Tak, i promotor zostaje z zawodnikami bez telewizji. Ale jest to niejako odpowiedzialność zbiorowa trochę. Tak, i to w Niemczech funkcjonuje i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo każdy musi pilnować siebie, bo każdy bardzo dużo traci, prawda? Więc u nas takie rozwiązanie też byłoby dobre. Ja już nie mówię o jakimś takim badaniu notorycznym na treningi i tak dalej, bo wiadomo, to wszystko kosztuje. Ale chociażby można było wprowadzić coś takiego, że wyrywkowe badania podczas walk. Nieważne, czy ktoś boksuje 4 rundy i ma jeden start zawodowy, czy ktoś ma 40 pojedynków, tak jak ja, i walczy teraz jakąś 8-rundową walkę. W Niemczech było tak, że schodziłem z ringu, dostawałem jakiś papier, który musiałem szybko podpisać. Zostałem brany dosłownie za rękę. On już był ze mną w szatni. Nie mogłem nawet wziąć prysznicu. Także czekałem. Nieraz trwało to godzinę, nieraz od razu, a nieraz 4-5. I to naprawdę było dobre. I jak do tej pory w grupie Sauerland Nie słyszałem, żeby ktokolwiek został złapany na dopingu. I myślę, że to jest chyba dobre rozwiązanie. To na koniec powiedz o swoim celu. Niezmiennie Mistrzostwo Świata Wagi Junior Ciężkiej. Mój cel jest taki, by spełnić, by... Chciałbym dokładnie powiedzieć na koniec. Ostatnio słyszałem takie słowo, że żeby nie ukoronować swoją półkę, ale swoją duszę. Nawet niekoniecznie chciałbym stoczyć walkę o Mistrzostwo Świata i zdobyć pas, ale stoczyć taką walkę, by przyszło do historii. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć ci ukoronowania duszy. Pięknie to powiedziałeś. Mateusz Masternak był moim i państwa gościem w programie Sektor Gości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.